Cześć kochani, jestem Arajzabel i witam was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Nie wiem, czy zdacie sobie z tego sprawę, ale minęło już pierwsze pół roku i mamy właściwie już końcówkę lipca, to też czas porozmawiać o czymś bardzo istotnym. I absolutnie nie chodzi mi o to, że jesteśmy w połowie wakacji, na ten temat się nie rozmawia. Ale chodzi mi o to, że minął kwiecień, maj i czerwiec, a to może oznaczać tylko jedno. To, że czas na kolejny Buchhol. Także zapraszam was dzisiaj na drugi kwartalny Buchhol roku 2018. Zacznijmy od młodzieżowej duologii od Aleksandry Bracken, czyli oczywiście od pasażerki i podróżniczki. To jest seria, która opowiada najprościej mówiąc o podróżach w czasie, o współczesnej skrzypaczce Ecie i o XVIII-wiecznym piracie, których drogi w dość niespodziewany sposób się krzyżują. Niespodziewane oczywiście dla dziewczyny, dlatego że jak można się domyślić, ona nie miała zielonego pojęcia o tym, że jest w stanie podróżować w czasie. Oprócz fajnej historii mamy tutaj też niezły wątek romantyczny i to, co ujmuje większość czytelników, chyba z tego sobie najbardziej, to to, że czytając tę książkę, czytając o miejscach, do których ci bohaterowie się przenoszą, jesteśmy w stanie naprawdę poczuć tego klimatu. One są w bardzo fajny sposób opisane i mają dużą dawkę historii i takich ciekawostek. I chciałabym tylko powiedzieć, że Podróżniczka to jest mój pierwszy patronat medialny, taki pierwszy kiedykolwiek. Pierwsza książka, na której okładce się znalazłam, jestem z niej ogromnie dumna, także mam nadzieję, że po nią sięgniecie, a i tak zapomniałam wam powiedzieć, że tutaj powinien być odnośnik do filmu, zarówno jeżeli chodzi o pierwszą, jak i drugą część książki. Także mam nadzieję, że wpadniecie, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji i że kiedyś sięgniecie po tę książkę. Scarlet, czyli drugi tom sagi księżycowej od Marisy Meyer. Cinder, czyli pierwszy tom, opowiadał historię Kopciuszka, natomiast Scarlet jest retellingiem Czerwonego Kapturka i opowiada o Czerwonym Kapturku, który próbuje odnaleźć swoją porwaną babcię, a osobą, która jej w tym pomaga, jest nie kto inny jak Bill. Jak możemy się domyśleć, z tego związku nie wynikną dobre rzeczy, ale o tym koniecznie musicie się przekonać sami. Jak dla mnie ta książka jest świetna. Może troszeczkę gorsze niż pierwszy tom, ale to raczej z tego powodu, że po prostu Cinder jest jednym z chyba moich ulubionych książkowych bohaterek. W tej nadal mamy wojnę między klasą księżycowych a ludźmi i intryga, która tam jest ukryta, jest dosłownie genialna. A z tego co wiem, we wrześniu wychodzi trzecia część, której bohaterką będzie Rozpunka, także jaram się niemiłosiernie i nie mogę się tego doczekać. Toń Marty Kisiel. Jak wiecie, pokochałam tą autorkę za Licho, za Dożywotniki Konrada Romańczuka, ale ta książka jest czymś zupełnie innym i to seria o czymś zupełnie innym. Mamy tutaj historię dość specyficznej rodziny, która jest raczej ze sobą skłócona. Mamy tutaj masę tajemnic, wątek fantastyczny, czyli podróże w czasie, bardzo dużo historii, ale historii miejsc i pewnych wydarzeń w historii Polski. Także jeżeli lubicie takie wątki, lubicie właśnie historię, lekki kryminał, bardzo delikatny wątek romantyczny, to koniecznie musicie po to sięgnąć, szczególnie, że z tego co wiem, to jest dopiero pierwszy tom, a drugi tom powoli się pisze. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Perłowa dom od Aleksandry Polak, czyli kontynuacja Króla Kier i historię Circus Lumos. Muszę wam się przyznać, że ja tej książki jeszcze nie czytałam, ale to z tego powodu, że muszę znaleźć po prostu chwilę, żeby przeczytać i pierwszy i drugi tom razem, bo doszłam do wniosku, że za dużo rzeczy już chyba z pierwszego tomu nie pamiętam. Pamiętam mniej więcej moje odczucia względem tej książki, ale jeżeli chodzi o fabułę, to są pewne wątki, które prawdopodobnie gdzieś tam pogubiłam. Także najpierw zabiorę się jeszcze raz za pierwszy tom i za drugi i istnieje nawet prawdopodobieństwo, że może nagram z tego jakiś maraton. Nie wiem, napiszcie co o tym myślicie. Powiedzcie mi coś, czy wam też się zdarza, że na przykład macie kolejny tom serii na półce, ale mimo wszystko boicie się do niego zajrzeć i boicie się zacząć go czytać. Macie tak? Bo ja tak mam. Ja tak mam i mam tak z Dworem Skrzydeł i Zguby od Sary J. Maas. Pierwszy to myślałam, że skończył się źle. Drugi skończył się jak dla mnie tragicznie i ja panicznie boję się, co jest w tej książce. To też ja patrzę na nią. Patrzę na nią codziennie, albo co drugi dzień, kiedy zastanawiam się, jaką książkę przeczytać. I tak patrzę na nią i ja wiem, że ja chcę. I ona wie, że ja chcę, ale ja też wiem, że ja chyba nie chcę jednak. I
walczę nadal, także napiszcie mi, czy czytać, czy jeszcze walczyć, czy jeszcze sobie dać spokój, bo może nie jestem na to gotowa. Bo mam wrażenie, że ta książka może mi złamać serce. Znowu. Kolejną książką, której jeszcze nie przeczytałam, bo trochę się boję, a trochę mam wobec niej plany, są Duchy Rebelii od Alvin Hamilton, czyli zakończenie trylogii Buntowniczka z pustyni. Buntowniczkę z pustyni dosłownie uwielbiam, uwielbiałam zarówno Amani, jak i Gina, ale to jest seria, która moim zdaniem jest na tyle dobra, że zasługuje na to, żeby dać się po prostu wciągnąć w pełni. To znaczy, zaraz po tym, jak ogarnę wszystkie swoje bazy typu magisterka, mam zamiar po prostu usiąść z tą trylogią i jeszcze raz przeczytać od pierwszej części na słoneczku i wiecie, dać się wciągnąć w tej pustyni. Ale ja myślę, że to naprawdę będzie genialna książka. Inwazja, czyli zakończenie duologii The Call od Federa Oglina. Ta seria jak dla mnie jest świetna. Jest bardzo taka niepokojąca, tajemnicza, hipnotyzująca w jakiś sposób. Przede wszystkim też brutalna, okrutna i aż w jakiś sposób nawet barbarzyńska. Jak dla mnie to jest bardzo dobre wyśrodkowanie między młodzieżówką, a między horrorem. Mroczny duet od Victorii Schwab, czyli zakończenie serii Świat Verity, zakończenie duologii i dlaczego zakończenie? To jest coś, co mnie najbardziej martwi. To jest książka, na którą najbardziej czekałam w pierwszej połowie 2018 roku i absolutnie w żadnym stopniu się tym nie rozczarowałam. To jest książka, którą jak tylko dostałam w rękę, to musiałam ją przeczytać, musiałam wiedzieć, jak to się skończy i skończyło się dobitnie, acz miałam tam dużo rzeczy do zarzucenia. Tylko żeby nie było zarzucenia, nie dlatego, że technicznie to było źle zrobione, tylko dlatego, że moja zachcianka czytelnicza była zupełnie inna i dlaczego to tak. Ogólnie powiem wam tylko tak, jeżeli jeszcze cokolwiek w tym świecie zostanie napisane, to nawet się sekundy nie będę zastanawiała, czy czytać, dlatego że historia tutaj zawarta jest przegenialna, a bohaterowie są tak samo świetni. Także to jest coś, co jak już mówiłam chyba na filmiku, będę naprawdę wielu ludziom jeszcze polecała. To jest bardzo, bardzo, bardzo dobra seria. To jest bardzo dobra. Przeklęci święci od Maggie Stiefwater. Książka, która opowiada o cudach, która opowiada o mroku, skłania do analizy samego siebie, do przemyślenia, do troszeczkę zwolnienia tempa i analizy tego, co się dzieje. Książka, którą moim zdaniem bardzo dużo osób nie zrozumiało i troszeczkę w inny sposób niż powinni do niej podejść. Dlatego, że to jest książka, która jest fantastyką, ale która jest jak pustynia, jest troszeczkę leniwa, jest powolna, jest na pierwszy rzut oka cały czas taka sama. Dopiero musicie wczuć się w ten klimat, żeby odczuć, jak jest świetna. Bo moim zdaniem ta książka jest genialna. Tylko musicie dać jej szansę i trochę zmienić tempo, dostosować do tempa całej tej książki. Poświęcenie od Adriany Lock, czyli chyba z tego co widzę pierwszy romans, który się pojawił w tym book haulu. Książka, która opowiada historię skrzywdzonej rodziny, która przeżyła już naprawdę potężną tragedię, czyli śmierć jednego z członków tej rodziny, a konkretnie męża, który osierocił córeczkę, zostawił żonę z masą problemów, z złamanym sercem i z depresją itd., itd. A tą rodzinę niestety życie nie oszczędzało dalej, tylko jakby no, mówi się, że nieszczęście chodzą parami. Pod tym względem naprawdę parami, a to drugie nieszczęście jest dosłownie druzgocące i to jest chyba coś, obok czego nikt nie byłby w stanie przejść obojętnie. Książka pokazuje właśnie, gdzie jest granica tego poświęcenia, które można zrobić dla osób, które się kocha, a konkretnie, że nie ma takiej granicy. I człowiek jest w stanie poświęcić dosłownie wszystko w obliczu takiej tragedii i takiej niemocy. Bardzo, bardzo dobra książka. Historia pewnej dziewczyny od Sary Zar. Młodzieżówka, która daje do myślenia, która skłania do przemyśleń na temat naszych zachowań, na temat tego, co robią z ludźmi plotki, co robią z ludźmi uprzedzenia, co robi brak komunikacji jakiejkolwiek. Uważam, że to jest powieść, którą powinna przeczytać każda nastolatka, a najlepiej nawet jej rodzice, dlatego że historia Dainy idealnie pokazuje, jak nie powinni się zachowywać ludzie,
I to zarówno jeżeli chodzi o rodziców, jak i po prostu młodzież. Przede wszystkim, jak nie powinni się zachowywać ludzie. Co robi z drugim człowiekiem to, że zachowują się w ten, a nie inny sposób. A jako wisienka na torcie, prześlenie od Katarzyny Bereniki Miszczuk, czyli zakończenie serii Kwiat paproci, która moim zdaniem jest genialna, kocham ją po prostu całym sercem. Uważam, że to jest jedna z lepszych serii polskich, bo sam pomysł na świat jest może nie jakiś super wyszukany, ale jest po prostu fascynujący. Sama historia, jakby dawka wiedzy, która jest skondensowana w tej serii, jest prześwietna. Już wam mówiłam chyba w poprzednim book haulu, że to jest seria, która opowiada o tym, co by było, gdyby Mieszko I nie przyjął chrztu Polski i gdybyśmy nadal wierzyli w pogańskich bogów. I oprócz tego, że to jest temat, który tak bardzo wbija się w moje zainteresowanie i w to, co ja lubię, to o czym nawet piszę magisterkę, to samo jakby stworzenie takich bohaterów, przedstawienie tych bogów w taki sposób. I ta Gośka, która jest tak niesamowicie irytującą postacią, mimo wszystko tak strasznie ją lubię. To jest coś, co dla mnie jest niespotykane. I to jest seria, którą ja oczywiście przeczytałam i którą jak najbardziej chcę wam zrecenzować, bo chcę do was powiedzieć o niej coś więcej. Ale uważam, że to jest seria, która zasługuje na odcinek, który będzie takim, wiecie, będzie taki wyjątkowy, będzie tym czymś. Także na to musicie jeszcze chwilę poczekać, bo musicie poczekać. Ale jeżeli chodzi o przeczytanie tej serii, to absolutnie nie musicie czekać, możecie ją przeczytać już teraz, natychmiast. Jestem przekonana, że wam się spodoba. To, co mnie zawsze tak strasznie martwi w tych bookholach, to że są takie cholernie długie. I czy w ogóle komukolwiek się chce dobrać do tej końcówki? I w ogóle jest tu kto? Napiszcie mi, czy ktoś obejrzał to do końca, bo mnie to zawsze tak fascynuje. No ale w każdym razie tym, którzy dobrnęli do końca, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby koniecznie dać łapkę w górę i napiszcie mi, czy wy też jesteście takimi tchórzami, że zawsze boicie się przeczytać ostatni tom serii, bo bardzo nie chcecie się z tymi historiami rozstać. Napiszcie mi, bo to mnie też fascynuje. Także jeszcze raz dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Pamiętajcie, żeby mieć subskrybowany kanał i wciśnięty dzwoneczek zaraz obok. A ja już nie przedłużam i na razie. Cześć!